Noob, geek, player, tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Tutorial. To zacznijmy od spraw bieżących, może na sam początek, czyli od tego, co gości w naszych konsolach w tym momencie. Co u ciebie? U mnie y, właśnie został zakupiony, zakupiona została Valhalla. O proszę. Chociaż nie mogłem się przekonać po tym, co mi powiedziałeś o Valhalla, że to nie Twój klimat, że, że jednak to jeszcze nie to, to. Hmm, klimat bardzo mój właśnie. Tylko już... że nudne trochę. No, ale nie ze względu na to, co się jakby ze względu na historię i to, że wikingowie, którzy tam najeżdżają w Wielką Brytanię, tylko ze względu na to, że no, no, no niewiele się zmieniło względem Origins i względem Odyssey. I co ja ci mogę powiedzieć? Gra rzeczywiście nie jest absolutnie porywająco ciekawa, jeżeli chodzi o fabułę, ale nadal bardzo przyjemnie się w nią gra, bo mechanizm wzięty, też bardzo jakoś niezmieniony, wzięty z Odyssey, Origins i Odyssey, jest rzeczywiście działający, gra się w porządku. No, jeżeli to jest gra typowo na PlayStation 5, bo mam tę wersję PlayStation no. 5, no to po prostu bardzo dobrze, bardzo dobrze to siedzi i na razie więcej ci nie powiem, dlatego, że fabularnie daleko nie zaszedłem, nie chciałbym, nie chciałbym jakichś wyroków w tym momencie rzucać, które okażą się nie takie, ponieważ o Odyssey mogłem powiedzieć to samo, że na początku się robi nudno, ale i dalej w las tym rzeczywiście coś, coś się zaczynało dziać, więc tu też daję sobie szansę. Też duży patch wyszedł niedawno. To słyszałem, no. I ten duży patch ja gram już po nim, więc nie wiem, jak źle było wcześniej, ale nie widzę w tym momencie wielkich bugów w to, to ja też to, to już, nie zauważyłem. To już, to już nie ten czas. Mam nadzieję, że w takim razie za tydzień przyjdziesz tutaj i powiesz nie, jednak musisz wrócić do, do asasyna. Tak? Mam trochę nadzieję, że mnie namówisz do tego, no, i że ja Zobaczymy. jego I druga rzecz, tak no. na szybko, tylko oczekiwanie, ja wiem, że ty już jesteś dawno po, ale oczekiwanie 20, jak dobrze pamiętam, trzeciego albo czwartego wchodzi drugi sezon odświeżonego świeżonego Warzona. Tak, tak. Pojawiły się. Ja nie wiem, czy już nie wszedł jakoś tak delikatnie. Wiesz co, nie, bo bym widział, nie? widział na swojej aplikacji, okay. że coś się ściąga. Pojawił się, pojawiła się zapowiedź, dość duża zapowiedź, no taki teaser nowego drugiego sezonu. Dżungla będzie, dżungla. No i właśnie, pojawiają się różne sprzeczne, sprzeczne informacje, dlatego czy będzie nowa mapa? Czy będzie nowa o, mapa, czy dżungla jest... jest zapowiedzią nowej mapy? Bo wiadomo, że spotkaliśmy w tym teaserze kilka postaci, które już... Istnieją w Urzonie i kilka nowych. Yy, wyprawa do jakiejś miejscówki w dżungli, kiedy postaci wy, wysiadają z helikoptera i mówią: lecimy do nich. Okej, okay, dobra, no ale co dalej? Bo ja. Raczej nie chciałbym grać na planszy, której, która jest wypełniona dżunglą. Bo po prostu ale, będzie cholernie trudno. Ale myślisz, że y, otworzy się taki nowy region, czyli tak jak podążając tym tropem. Apexowym, Apexowym i wcześniej Fortnite'owym, bo to Fortnite zapoczątkował tak na dobrą sprawę w Battle Royalach zmiany mapy i bardzo dużej przebudowy pewnych części. Czyli pytanie, czy wejdzie całkowicie nowa mapa, to co by było. Ewenementem w tego typu grach, nie oszukujmy się. Czy jednak będzie to albo dołączenie nowego regionu i powiększenie mapy, co skutkowałoby tym, że już jeszcze ciężej będzie się znaleźć na niej? Czy tak jak w przypadku nowego trybu, zrobienie mniejszej minimapy? Właśnie chciałem powiedzieć, że nie chce mi się wierzyć, żeby pojawiła się nowa mapa, cała duża nowa mapa na miarę Werdańska, ponieważ. To chyba nie taki moment. To musiało być zapowiedziane jednak y, no. większymi fanfarami Ostary, i trąbkami jak, zapowiadającymi. Co lepszego? Jak nie drugi sezon? No jak to brzmi, no. no ale wiesz, no, w pierwszym sezonie chciałbym... chodził wyspa odrodzenie. No tak, ale Mała chciałbym mapa. przypomnijmy, że gram Marok. Nie? I tak, to tak, tylko zauważ. Y, przy pierwszym sezonie chwalili się na lewo i prawo, że będzie wyspa odrodzenie, Aha. że będzie nowy tryb, że no, no, i czego to jest. nie będzie? I jest w bardzo małym wydaniu. No, e, słuchaj, no ja. A w tym przypadku nie mamy takich zapowiedzi w ogóle. Wiesz co, no, ale to też jest. E, te... Słuchaj, no, dlaczego Fortnite był tak popularny i do tej pory jest tak popularny? W Fortnite nie było żadnych przecieków. Nigdy. Dopiero w momencie wyjścia nowego sezonu Fortnite odkrywał karty i mówił: Rozwaliliśmy wam pół mapy. Więc to. No zobaczymy. Z drugiej strony, no ja niestety nie mogę grać na razie w gry strzelankowe do tej pory, próbowałem, e, próbowałem zagrać z chłopakami w Warzona. niestety no mój palec jeszcze nie pozwala mi na, na granie w strzelanki, no ale e, gdzieś tam dochodzą mnie głosy, że u mnie chłopaki... B, poświęcili ten główny tryb werdańskowy właśnie na korzyść tego mniejszego trybu z odrodzeniami i mówią, że im jakby tak, to jest, jest super odświeżenie, nie? Tak, rzeczywiście, to trzeba powiedzieć, że wyspa odrodzenie jest w pewien sposób odrodzeniem dla kilku graczy, którzy nie radzili sobie przy zwykłym Battle Royale'u z prostego względu, za szybko ginęli. No tak. I nie mogli sobie nalewelować broni, jeżeli nie mieli pełnej wersji gry, żeby robić to w deathmatchu, no i tak dalej, i tak dalej. Odrodzenie jest odpowiedzią na. Odpo o tak, odrodzenie jest odpowiedzią na grę dla niedzielnych graczy i absolutnie to rozumiem, bo też mi się świetnie gra. Odpowiedział, na co będzie nowa mapa, jeżeli oczywiście w ogóle będzie, no zobaczymy. No dobra, to ja muszę szybko, Marcin, powiedzieć o tym, co, w co ja przez ostatni tydzień się zagrywałem. Po pierwsze stwierdziłem, że sprawdzę pomniejsze tytuły, które wychodziły na piątkę i tak też trochę zrobiłem. Zacząłem grać w Snaxa. Czyli pierwszą w ogóle grę darmową, która wyszła w PlayStation Plusie. Bardzo taki odprężający tytuł. Moja partnerka jak zobaczyła bardzo kolorowe zwierzaki, które łapie w siatki i poluje na, na, na różne, ro, różnego rodzaju robactwo. Stanęła Rodzinna przed, rozrywka. Stanęła przed telewizorem, co ty grasz? Ile ty masz lat? <laughs> Zrobiłem tak, i tam bug snacks, nie? Jest to przyjemne, można się przy tym delikatnie yy, mówiąc, odmurzyć, ale też gra nie jest najprostsza, bo w pewnym momencie trzeba zacząć bardzo mocno kombinować. Ten fabuły nie będę zdradzał. Jak nie macie tytułu w tym momencie na tapecie, to warto do Bugsnaxa sięgnąć. I dokładnie tym samym. A to się grać na dwie osoby? Wiesz co, nie wiem, nie chyba single playerowe. Bo ja szukam czegoś. Przyznam ci, że ostatnio właśnie też moja, moja Kasia powiedziała mi, Marcin, może byśmy coś w, w coś pograli razem. O. Okej, okay, dobra, w co możemy? Przeglądam gry, które w tym momencie dostępne są na PS5, w tym pakiecie darowanym no. graczom, czyli tych 20 gier. Collection. I widzę, że jest tam Crash. Mortal Kombat. Jest Mortal Kombat, ale chodzi mi raczej o coś bardziej bajkowego, no, coś jasne. w stylu, wiesz, Astro's Playroom, tylko no. z możliwością grania na dwóch. No i na razie tego nie widzę, no, no, zainstalowałem, nie zainstalowałem nie. Kasi Ratchet Clank. Legend, no, nie tak? no stary, no przecież jest nowa odsłona Sackboya. Okej. Okay, w sensie to nie... nowe Little Big Planet przecież wyszło na piątkę. To, to jest wiesz, i to zawsze był tytuł, który, który był. To to mnie minęło. No, ja poluję delikatnie, ale jeszcze się wstrzymam. Drugą grą, pomniejszą, w którą zagrywałem się ostatnio, jest Man Eater, czyli też gra, która była dostępna w tym pakiecie. No i polega po prostu na tym, że poruszamy się rekinem i wykonujemy zadania na. Całkiem sporej mapie. Może Rekinem jadę. Tak, on jest w ogóle stary. Ewoluujesz tam, wiesz, płetwę, grzbiet, ulepszasz coś tam. Płetwę. Tak, ulepszasz normalnie, wiesz, robisz modyfikacje swojego rekina. I też nie jest to najprostsza gra na świecie, ale bardzo przyjemna i też no, spędziłem przy niej trochę czasu. A mechanika jest platformowa, czy taka Nie, nie taka jest sandboxowa, ob... nie, otwarty świat, normalnie pływasz sobie między mapami, możesz rozwalać różne rzeczy, wychodzić na ląd, tam wiesz, Czyli no, kosmi kosmiczna rzecz. W, po prostu w, w bezmiarze oceanu. No tam, no wiadomo, no ta mapa jest okrojona, tak, ale są śmieszne regiony od takiego, wiesz, od takiego regionu Stanów Zjednoczonych, bagna, takiego, wiesz, gdzie aligatory pływają, trochę. tak, potem przenosisz się na jakiś taki little lake, tak to nazwijmy, czyli takie jezioro, gdzieś, gdzie tam już zaczynają pojawiać się piersi ludzie, no ale dochodzisz już do momentu, w którym faktycznie możesz wypłynąć sobie w ocean, który jest ogromny i wiesz, jakby poruszanie się w, w tej płaszczyźnie, wiesz, w każdej tak naprawdę, czyli nie, nie tylko góra dół. No dół, właśnie, prawo, to jest lewo, dla mnie ciekawe. Wiesz, normalnie pływasz sobie tym rekinem, gdzie ci się tylko żywnie podoba. I dużo bardzo porobionych takich rzeczy typu tuneli, zakamarków, przeskakiwań między mostami, że musisz wybić się z wody i przelecieć przez jakąś ulicę, na przykład, żeby dobić się do innego kanału. Bardzo to fajnie, fajne jest i przyjemne i, i, i takie. Też trochę odmóżdżające i, i, i no nie trzeba tam po prostu za dużo kombinować. Czyli no. ktoś wziął na warsztat szczęki i postanowił zrobić z tego sandboxa. Takiego bardzo komediowo-bajkowego, ale tak. Tego no. się nie spodziewałem, naprawdę. Ja, nie staro, spodziewałem ja też się gry. nie spodziewałem i ściągnąłem z ciekawości, bo ktoś mi gdzieś o tym powiedział, żebym sobie sprawdził i naprawdę uważam, że to jest taki, że nie jest to wybitne. Jeszcze raz, jak się nie? nazywa? Man Eater. Man Eater, tak, okay. Zjadacz ludzi. To jak w tej piosence. Tak. She, she's a monitor. Yy, tak. <laughs> a dużym tytułem, w który się ostatnio zagrywam, jest Watch Dogs Legion, który też wyszedł w wersji typowo dedykowanej PS5. Yy, I w niego gram, aczkolwiek no, mam z nim dokładnie ten sam problem, który mam z yy, Assassin'em i który miałem z yy, yy, Spider-Manem. Czyli jest to po prostu Duży dodatek. kolejny tytuł, który jest dokładnie taki sam, jak jego poprzednik. No i mimo tego, że, że ja bardzo lubię serię Watch Dogs i bardzo mnie wkręca ten motyw, wiesz, grupy hakerskiej, która robi wszystko z poziomu telefonów komórkowych, hakowanie kamer, przejmowanie dronów, rozkminianie lokacji, znajdywanie jakichś najprzeróżniejszych motywów przejścia, to ratuje to wszystko to, że przenieśliśmy, znaczy przenieśliśmy, no nie przenieśliśmy się, zostaliśmy wrzuceni do Wielkiej Brytanii. Co ma swoje plusy, ponieważ mapa jest bardzo klimatyczna i bardzo fajna, bo jest taka najbliższa temu, co znamy. No bo wiesz, większość z nas jednak, więcej z nas widziała Londyn, a jednak mniej widziała San Francisco, nie? Czy Manhattan. No na pewno, no, tak, więc to więc jest tak. jakby super taki uśmiech w końcu w stronę Europy, że, że to jest takie trochę nasze. No, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że przyzwyczajenie się do tego, że wszystkie samochody i wszystkie motocykle i wszystkie pojazdy poruszają się nie po tej stronie, po której ja zwykłem się poruszać, jest delikatnie mówiąc frapujące w grze komputerowej. Jak mi się zdarzyło jeździć samochodem w Wielkiej Brytanii, to mniejszy zupełnie problem. stary nie miałem z tym problemu, mimo tego, że byłem taki delikatnie zestresowany na początku tak w grze komputerowej, jakby od, to w ogóle, wiesz, synapsy mi się w mózgu nie zgadzają, nie? Ja mimo tego, że przegrałem w tą grę, myślę, że już tak z 10 godzin, nadal jak od, wsiadam do samochodu albo na motocykl, wjeżdżam na prawy pas i skoro... O Jezu, znowu! Jeśli <grybujesz> ktoś wyjeżdża albo co, no. Także... Recenzujesz grę przez pryzmat tego, że po prostu bardzo cię denerwuje jeżdżenie. Stary, no to w jest w ogóle. Stronę. O Jezu, no jest to naprawdę męczące, nie? Za każdym razem, jak zaczynam grać, to muszę się przestawić. Ale na mój to, drogi, że... co poza tym? Co poza tym w tej grze. No poza tym, oczywiście, wielka korporacja, która walczy o władzę, zostajemy wrzuceni w intrygę, no jesteśmy grupą hakerską. Z takich rzeczy, które się zmieniły w porównaniu z jedynką, w której był Aiden Pierce, z dwójką, w której był taki młody chłopaczek, nie pamiętam, już Jaką się nazywał, w tym momencie w nowym Watch Dogs Legion, co warto zaznaczyć, kierujemy grupą hakerską, czyli mamy. I nazywa się ona Legion? Nie, raczej jest to. Ona się cały czas nazywa Dedsec. Okay. I tutaj nic się nie zmienia, ale chodzi o to, że mamy różnych... różnych bohaterów, tak to chyba należy powiedzieć. Czyli mamy jakąś grupę postaci, którymi możemy kierować, które mają po prostu różne umiejętności. Co ciekawe, Kolejnych możemy rekrutować na mapie. Więc możemy sobie znaleźć na przykład gościa, który jest właśnie z tej wrogiej frakcji i spróbować go przejąć do naszej. Dzięki czemu mamy na przykład strój, w którym on się porusza i możemy infiltrować obiekty wroga, będąc praktycznie niezauważonym. Ciekawe mechaniki, fajne, fajne znajdźki, fajne sterowanie dronami, rozkminianie różnych znajdziek i tak dalej. No ale nadal mechanika gry zostaje ta sama. No i nadal ja mam wrażenie, że to nie jest coś nowego. To, to nie jest wie... no Dobra, ale jeżeli ktoś zaczyna przygodę. Z jeżeli Watch Dogs, ktoś nie w grał w, ogóle, nigdy w Watch Dogsy, to tak jak najbardziej To stary, nie ma problemu. Legion jest dla niego. Tak, to jest to gra taka sandboxowo, zagadkowa, w której którą chyba da się przejść całą bez bez tego, żeby jakikolwiek wróg oddał do nas strzał, nie? To też warto zaznaczyć. Oczywiście możemy sobie zrobić berserkera i, i wiesz, hakować tylko niezbędne rzeczy, a resztę po prostu lecieć sobie i bawić się w asesyny. I strzelać. I strzelać. Przyjemny tytuł, fajne drzewko rozwoju, umiejętności. Nic tu więcej nie dodam, bo po prostu nie, nie ma o czym więcej gadać. Jak ktoś się lubi Moglibyśmy poskradać. Moglibyśmy się stary rozwijać, rozwodzić nad tym, jak wygląda grafika. Zostawiam to jakby nie do powiedzenia. Zobaczcie sobie. Mówiłem, że... Że przechodzimy już powoli do trybów, w którym nie będziemy się cmokać i tutaj rozprawiać o tym, że gramy na konsoli nowej generacji, bo przyjmujemy, że to już jest ówczesnie panująca nam generacja. Konsola? PC? Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich.